Hej, witajcie Orzeszki, z tej strony Orzeszek, a dzisiaj będziemy sobie budowali dzisiaj ogólnie będziemy sobie kupowali oraz budowali skina. Po prostu pokażę wam po raz kolejny, tak wiem, jak zbudować właśnie skina, ale tutaj będę już budowała bardziej takiego zaawansowanego skina. Znaczy, ja zaawansowana w skinach nie jestem, więc może to nie będzie jakiś taki bardzo zaawansowany, ale może już po prostu jakiś taki bardziej trudny skin, więc chętnie zapraszam do oglądania, no i... Zaczynajmy! Ogólnie słuchajcie, teraz właśnie doszła nowa aktualizacja i tutaj są nowe klocki. Myślę, że ja już ogólnie nie będę robiła nowego filmika jakiegoś o tym, raczej nie będzie. O, aha, akurat się znalazł. I tak, no, klocek RIP, no, nic najzwyczajniejszego. No to co, kupujemy. Okej, słuchajcie, wydałam hajsu, teraz mam 507 tysięcy, jak widzicie, no o wiele mniej, więc od razu sobie wchodzimy, no i budujemy. Don't be cautious, don't be kind, you committed, I'm your crime, push my button. Anytime you've got your finger on the trigger, but your trigger finger's mine. Silver dollar, golden flame, dirty water, poison rain. Perfect murder, take your aim. I don't belong to anyone, but everybody knows my name. By the way, okej, teraz słuchajcie, ja skończyłam tego skina, on będzie się prezentował w ten sposób, ja go oczywiście sobie zapiszę jako w sumie dripek, no, śmieszek sobie jeszcze damy, o,
Ha, nie mogę, tak, dobra, nieważne. Tak, zapisujemy. I oczywiście go sobie użyję, bo ogólnie bardzo mi się podoba i w ogóle ładnie, naprawdę. Bardzo, bardzo mi się podoba. Jeden z moich chyba najładniejszych tak parkurów, bardzo to jest parkur, że skinów. Jest dripkowe, a mi się ogólnie dripkowe parkurki podobają, więc no. Ja sobie ogólnie, jak widzicie, w ogóle teraz jest ten nowy konik, mi się on bardzo podoba, taki słodki jest, ale ja sobie do tego skina myślę, że ogólnie wybiorę chyba te nóżki, choć że tak się zastanawiam nad banankami, bo myślę, żeby w sumie mogło to ładnie wyglądać, nie wiem. Możemy spróbować w sumie z tymi banankami. Chodź, że mi to jednak zabiorę te zwykłe nogi, bo aha, nie to, źle sobie klikam. Zwykłe takie właśnie nogi, co ja sobie zawsze biorę, bo myślę, że tak będzie najlepiej. Jejku, jakie kolory. Będę sobie mogła po prostu pozmieniać jak chcę. Więc tutaj sobie oczywiście wybierzemy część Blockstar moja. Jest nowy mój piękny skin. Dripek Neon, tak, Dripek Neon, wiem, czy to nigdy się nie dało nazwać, po prostu nie miałam pomysłu, no mi się bardzo, bardzo podoba, bardzo ładne, taki subitaśny, dobra, i teraz tak, ten i nie wiem, na przykład ten, nie wiem, chyba, że z tym żółtym, chyba najlepiej to z tym pomarańczowym. O, mi się tak bardzo, bardzo to podoba. Jeszcze sobie tło właśnie zmienię takie samo, właśnie ten róż i na dole ten pomarańcz. Tylko ten ciemny. Zapisujemy i go zapiszę tak samo. Dripek Neon. O, no pięknie po prostu. Cudownie. I ja sobie wybieram tam i sobie zrobię jeszcze nową fotę, bo o, pięknie, bo czemu nie, fotka Blockstar, no i w sumie w tym odcinku, nie, to się wydnie. Okej, teraz więc w tym odcinku to byłoby na tyle. Skin wygląda w ten sposób. Oczywiście możecie go sobie użyć, jeśli wam się ten nie spodobał, to także mam dużo innych, może dużo nie jest, ale są różne inne. To jest właśnie ten najnowszy dripek. No, oczywiście możecie użyć, skomentować, polajkować, więc w sumie co. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, orzeszki! Okay.